Dzień dobry, Night City. 30 zgonów to wynik wczorajszej loterii ciał. 10 z tych trupów wyjechało z Haywood. Wojna gangów. Hej, co słychać? Witajcie z powrotem. Ej, słyszeliście już pewnie, że do Night City zawinął lotniskowiec Arasaki? Nazywa się Kujira, czyli Yellow. Podobno korporacja zdecydowała się wywieźć go z Japonii, bo obawiała się, że ktoś może zechcieć go zatopić w celach naukowych. Ten kurs służy ugruntowaniu podstawowych zachowań i odruchów. Nabyte tu umiejętności pozwalają przeżyć na polu walki. Nauczymy cię, jak posługiwać się bronią, jak atakować z ukrycia i jak hakować sieci wroga. Militech nie potrafi szyfrować danych. Ale musztrowanie trepów wychodzi im nieźle. Szeregowa, do pierwszego stanowiska. Raz. Krok po kroku przejdziemy przez ten faszystowski... Przejdziemy sobie program szkoleniowy ze strzelania taktycznego. Tak na rozgrzewkę. V. Myślałam, że to nie będzie dla ciebie jakoś specjalnie trudne. Może trochę to podkręcimy? Nieźle, ale załóżmy, że cel też ma broń. Nie stój tak, schowaj się. Okej, oberwałaś. Użyj reanimatora, żeby wyleczyć obrażenia. Gotowa? To przejdź do strefy treningowej. Zwiedzasz sobie?
patrz, tym razem przyprowadził kolegów. Do roboty. Jest dobrze. Stań na platformie i jedziemy z tym dalej. Teraz zajmiemy się hakowaniem. Trochę podrasowałam ich materiały. Program szkoleniowy z wykorzystania technologii w warunkach bojowych. Musisz skakować ekran, żeby odwrócić uwagę strażnika. Dobrze, a teraz rajdź po cichu. Dobra, raj twój, załatwaj. Podczas akcji nie możemy zostawiać za sobą śladów. A zwłaszcza szczę trupów. Przenieść długim gdzieś ciało. Czas na hakowanie operatorów wroga w czasie rzeczywistym. Chyba bardzo dobrze.
Teraz zdetonuj granat. Wystarczy wyłączyć myślenie i słuchać rozkazów, jak w Militechu. Pod moim światem wyszło nie najgorzej. Algorytmy Militechu zaliczyłyby ci to szkolenie. Są jeszcze inne scenariusze, jeśli masz ochotę potrenować. Ale jeżeli chcesz, możesz skończyć już teraz. Ale pamiętaj, że na ulicy nie będzie podpowiedzi i drugich szans. Potrzebujesz zaproszenia na piśmie? Dobra, najpierw potrenujemy skradanie się.
Ten kurs służy ugruntowaniu podstawowych zachowań i odruchu. Nabyte tu umiejętności nauczymy cię jak Militech nie potrafi szyfrować danych, ale musztrować... Szeregowa? Do pierwszego stanowiska. Raz. Krok po kroku. Przejdziemy sobie program szkoleniowy ze strzelania taktycznego. Tak na rozgrzewkę. Thank you.
Tak myślałam, że to nie będzie dla ciebie jakoś specjalnie trudne. Może trochę to podkręcimy? Nieźle, ale załóżmy, że cel też ma broń. Nie stój tak, schowaj się! Okej, oberwałaś. Użyj reanimatora, żeby wyleczyć obrażenia. Gotowa? To przejdź do strefy treningowej. O, patrz, tym razem przyprowadził kolegów. Do roboty, Vi. Jest dobrze. Stań na platformie i jedziemy z tym dalej. Teraz zajmiemy się hakowaniem. Trochę podrasowałam ich baterię. Program szkoleniowy z wykorzystania technologii w warunkach bojowych. Musisz zhakować ekran, żeby odwrócić uwagę strażnika. Srorpo. Styl ponad treścią. Dobrze. A teraz zajdź go po cichu. Dobra, jest twój. Załatw go. Podczas akcji nie możesz zostawiać za sobą śladów. A zwłaszcza trupów. Przenieś i ukryj gdzieś ciało. Okej, a teraz spróbuj pozbyć się go jednym płynnym ruchem. Czas na hakowanie operatorów wroga w czasie rzeczywistym. Baw się dobrze.
teraz zdetonuj granat. Widzisz, wystarczy wyłączyć myślenie i słuchać rozkazu, jak w Militechu. Wyszło nie najgorzej. Algorytmy Militechu zaliczyłyby ci to szkolenie. Są jeszcze inne scenariusze, jeśli masz ochotę potrenować. Ale jeżeli chcesz, możesz skończyć już teraz. Ale pamiętaj, że na ulicy nie będzie podpowiedzi i drugich szans. No, na co czekasz? Co? Dobra, nie? To teraz do roboty. Wakako dała ci jakieś wskazówki odnośnie zlecenia? Tak, jasne. Nie jestem waszą matką. To łatwa robota, dacie sobie radę. No to do roboty. Vamos, do windy. Ruchy, mano. Klientka nazywa się Sandra Dorset. Jej biomonitor zniknął z radaru parę godzin temu. Chyba ją porwali. Możliwe, że już nie żyje. Nie wiadomo, czy zdążyliście. Czy zdążyliśmy, Buck? Nawet tylko na słuchawce jesteś częścią tej drużyny. Drużyny. Urocze. Spokój. Zaraz będziemy na miejscu. Właśnie, Buck. Skup się. Lokal 1237. Dziewczyna powinna być w środku, ale nie mam odczytu z jej biomonitora. Nie wiadomo, czy jeszcze żyje. Mam nadzieję, że nie jest za... Spróbuj zhakować drzwi. Możesz je obejść sam? Ruchy, mano! Skrytnie.
Zmieniliśmy się. Sandra Dorset jest objęta immunitetem korporacyjnym drugiego stopnia. To najwyższa półka. Ta tutaj ma czarnorynkowe podróbki Zeta Techu. Taniej załatwiane na lewo. I przed nami uważaj. Załatw go po cichu. Kroczek po kroczku i wróg patrzy. Niezła robota. Sam bym tego lepiej nie zrobił. Sandra Dorset jest objęta immunitetem korporacyjnym drugiego stopnia. To najwyższa półka. Ta tutaj ma... Przed nami uważaj. Załatw go po cichu. Naprzód!
Dobry strzał! Może nie lepiej podstawiaca! A ty! O nie! Hej, mi! Głowa nisko! Kurwa! Cały lecie! Na tyle cię stać! Ty, zabij! Wiesz, z kim zabierasz? Ogarnijcie się do cholery! Cabrones! Gada madre! Wyłaź do cholery! Bi! Celuj w głowę! Dasz radę! Odkłaniajcie mnie! Przeładowuję! Pnie się! Dalej, kabrones! Zaczyna nam brakować opcji. Tak, masz plany bud... Kurwa! Pokój jest połączony z balkonem. Okno po twojej lewej. Daj mi sekundę na odblokowanie go. I! Jeden truch! Brak ruchu na sensorach. Wygląda na to, że jest czysto. A co z dziewczyną? Szukajcie. Musi gdzieś tam być. A pierdolę. To ona. Mamy ją. Zdążyliśmy? Jest cała? Zaraz sprawdzimy. Podepnij się do jej biomonitora. Sprawdzimy, co z nią. Źle to wygląda. Wpinam bardzo się. Bardzo źle. Sandra Dorset, ID 570442, platynowy pakiet Trauma Team. Platynowy? To czemu trauma po nią nie przyleciała? Musieli jakoś zablokować sygnał. Zhakowali jej biomonitor, podmienili firmware albo wpuścili wirusa. Bach, poczekaj, ona leży goła w wannie pełnej lodu. To musiało być coś prostego, bez skomplikowanego techu. Coś, czego każdy może użyć. Mam pomysł. Sprawdźcie jej gniazdo neuralne. W środku może być drzazga blokująca sygnał z biomonitora. Jest chip. Usuwam. A biomonitor? Coś się zmieniło? Witaj, Sandro. Jeśli jesteś przytomna, przyjmij pozycję boczną ustaloną. Oczekiwany czas do przybycia ambulansu to 180 sekund. Trauma jest w drodze. Będą tu za jakieś 3 minuty. Twój pakiet premium pokrywa 90% kosztów przewidzianych zabiegów. Pobrezita. Zabierzmy ją z tej wanny. Kurwa, niedobrze. Wypłaszczaj ją.
tam się dzieje? Jackie, zastrzyk! Ja pierdolę. Łap, Mano! Chyba zadziałało. Wynieś ją. Tylko ostrożnie. Weź ją na taras. Szybko. T-133 do centrali. Potwierdzam zabezpieczenie pacjentki NC570442. Trwa podawanie stymulantów. Dopamina 70 mg. Noradrenalina 110 mg. Fibryna 800 mg. Zmywajmy się stąd. Winda i prosto do garażu. Dobra robota, chłopaki. Ja też znikam. Widzimy się później. Słuchaj, Mano. Sprawę mam jeszcze, bo ten... Chciałem pożyczyć twoją furę. No, na randkę z Misty. Przecież nie pojedziemy metrem. Jak ja będę wyglądał? Pożyczę ci. Ale nie przyzwyczajaj się do niego. Dzięki. Ratujesz mi dupę. To co? Odwiozę cię do domu. Niech będzie. I tak jestem zmęczony. A właśnie. Przedzwoń do Wakako. Daj jej znać, że robota wykonana. Wi? I jak zadanie? Czy klientka jest cała i zdrowa? Oczywiście, że jest cała i zdrowa. Tak jak się umawialiśmy. Znakomicie. Wypłata będzie czekać u mnie. Możesz ją odebrać nawet zaraz. Ale wydaje mi się, że będziesz chciał raczej wrócić do domu. Watson zostaje otoczony kordonem policyjnym. Jeżeli chcesz zdążyć przed blokadą, musisz się pośpieszyć. Dzięki za informację. Do zobaczenia. Podobno Watson zostaje objęty kwarantanną NCPD. Jeżeli chcemy spać dzisiaj w domu, musimy się streszczać. To lecimy. Szybko, ja prowadzę. Miasto jak miasto, tylko duże. Nie, Mano. To nie jest zwykłe miasto. Morgan Blackhand, Andrew Weyland, Adam Smasher.
To miasto rodzi wielkich ludzi. Może skoczymy jeszcze na coś do jedzenia? Zgłodniałem. Jackie, zamykają Watson, pamiętasz? A, no. Szkoda. Czy mi się wydaje? Nie wydaje mi się, jedzie za nami furgonetka. Podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Kosiarze! Jakos! Jedź, Jackie! Strzelaj! To nie szlaka za madre! Trzymaj się, Bi! Ja pierdzielę! Przepraszam! Mam ich! I celuj w kierowcę! Pierda! Strasznie porysowałem ci wóz. Przepraszam. Ogarniemy to później. Teraz wracajmy do domu. Rzeczywiście, rozstawiają się. Watson zostaje zamknięte. Niezbędne środki bezpieczeństwa. Pani oficer, jak dobrze, że na panią trafiliśmy. A co we mnie jest takiego wyjątkowego? Dobre serce. A tylko ktoś o dobrym sercu zrozumie, jak bardzo chcę wrócić po całym dniu do mojej dziewczyny. Dziewczyny? Jak nie wrócę, będzie się martwić. Ja jestem dobry chłopak. Ona o tym wie i czeka. Szkoda. Proszę na niego spojrzeć. Dobry chłopak. Wpuść ich, a potem już nikogo. Jedźcie. Miłego wieczoru, pani oficer. Potrafisz być miły, kiedy chcesz. Ja zawsze jestem miły. Zawsze. Zawsze. Abracadabra, my eyes turn to bullets, my fingers turn to daggers. Deep from the slums with the scum, it's no laughter. Black Cadillac turning nigga to cadaver. Patrz, gdzie jest? To nie wygląda jak zwykła interwencja. No to nie jest zwykła policja, Malo. To tygrysy z Maxtaku. Dzwonią po nich tylko jak robi się naprawdę kurwa. Tygrysy się nie pierdolą. I po sprawie. Biedni skurwiele. Ale sami są sobie winni. Słodkich snów. Pozdrów Mystic. Dzięki. Adios.
Dobry wieczór, Night City. Moimi gośćmi są przewodniczący kongregacji kościoła... Zapomniałam. Znajoma netranerka ma coś, co może ci się przydać. Wysyłam ci namiary na nią. Szczęść Bogu naszemu w niebiosach i na ziemi. A na... Piękna gospodyni programu Chibi, poświęconemu tematyce cyberprzestrzeni. Jak leci, kochanie, w porządku? Nie narzekam, Ziggy. Dzięki za zaproszenie. Chcę porozmawiać z wami o najbardziej ekskluzywnym i najbardziej pożądanym szczepie. Brama znowu się popsuła. Trzeci raz. Płaciliśmy już za naprawę. Cenę w zamian za marną obietnicę tej tak zwanej nieśmiertelności. Thank you.